Więc mówię, autobus nie przyjechał i niestety. Ale pani do pracy? No powiedzmy na rozmowę kwalifikacyjną. No to też ważne jest. No też, ale na 15.15 mam tak. Dopiero. A, no to już faktycznie, to ma pani już przekichane. Przepraszam, że tak mówię, ale... Nie wiadomo, czy ktoś pojedzie. Co? Nie wiadomo, czy coś pojedzie, bo mówię, zobaczymy na Wrocław, coś szybko z Leśnicy jedzie, więc mówię, 15.15 zawsze mam ten autobus, nie autobus, tylko 15.15 mam rozmowę kwalifikacyjną, to zdążę jeszcze, bo jest po 11.00. Jak się już coś spóźnia, to oni też to inaczej biorą, nie? Tak jest, tak jest. To jest prawda, ale każdemu się może coś przytrafić, prawda, bo to i o. Jak tu jest przygoda, to mi się zepsuje. Tak jest. Kto mi ubierze się, a tu autobus zepsuł, prawda? No właśnie. Taka może być po prostu... Wymówka. Paluszek i główka to szkolna wymówka. Proste. Proste. Stąd to znamy. No właśnie. Nie widzę, nie słychał, nie widzę. Powinni chociaż powiedzieć, coś zapowiedzieć, nie wiem. Bardzo duże powiedz, wszystkie pięć powiedz, nie wiem. Ani dworze 3 PKP, ani tu, ani PKS. Taki 6 tu jeżdżą. Jak to wygląda? Jak obskóra. Tak, ale pan nie by ten burmistrz koło tego sobie zrobił ładnie, nie? Zrobił. Kamień nie postawił takie jakby, a tutaj to co, dla ludzi nie ma nic. No, że zwierząt więcej jest w transakcji, to jest tam jak ten ekspres reporterów do Myszanski, Ciarni się tam odzywali. Ten Łożański mówi, że oni... To jest piękny program. To oni o zwierzętach ciągle gadają, ale zwierzęta lepiej niż ludzie. Tak. A ja teraz oglądałam program w niedzielę. Jest po pierwsze, jaka jest więź między człowiekiem a psem, a człowiekiem. Matko, popłakałam się. Normalnie się popłakałam. Pies skoczył normalnie, facet skakał z jakiejś tam góry. Jednym pies, no nie wiedział, no skoczył za nim, ale miał taką pewność do tego swojego właściciela, że o, jak w razie czego to go uratuje. I tak to było opisane właśnie tak, jak oni to mówili. No właśnie. I się nie wahał, czy on skoczy, czy on ma skakać, czy ma... Pan leci, on też leci, bo to jest jego no pan. Właśnie. I to jest to. Ja nie lubię zwierząt, bo zwierzęta mnie wkurzają, bo zwierzęta zawsze mają instynkt i ja bardziej wolę człowieka, bo człowiek mi idzie się dogadać, a ze zwierzęciem macie też się idzie dogadać, tylko trzeba na niego patrzeć. Nie do końca, bo zwierzę to jest antropomorfizacja. Wie pani, to znaczy, że to jest antropomorfizacja? Ja nie... To jest coś takiego, że nadajemy zwierzętom ludzkie cechy, ale tak, to się nie przyjdzie i nie opierdoli człowieka, że robi źle, czy w ogóle wyzwoli człowieka. A po tym zwierzę. Tak, po tym zwierzę. A człowiek zawsze może powiedzieć, stój z boczyńcą, barożeńcą, z boczyńcą, tak. Ale tego, ale mówię tak ogólnie, ta więź taka była, no jest też był to taki przypadek, że pies uratował kobietę w rejestrze, bo się spostrzegł albo wyniuchał, bo był pies ma 100 000 razy ile przynoczemy i tego, i że ta kobieta po prostu powinna już stać, ona nie staje. I tak ją długo szarpał, tak ją długo ugryw tymi łapami, że ją obudził. Zmierzyła cukier faktycznie, poziom cukrzyńca. Mówi, żeby nie ten pies, no bo wylądowała w szpitalu, nie no, ale... No, ja się lubię, ale po prostu nie. No każdy ma inne ten. No, może dlatego, bo tam młodzi moi mają, nie? Syn ze synową mają to od czasu do czasu, jak nie mogą zabrać, to przychodzi do mnie, nie? Ale tego, ale mi nie przeszkadza, to jak mówię, wolę psy jak koty, bo koty nie chodzi po tym, po stole, po tym, to już nie. Ale koty pani nie usiądzie, prawda? Bo nie musi. A pies nie usiądzie, lista pieszy, siądzie i położy, można go tego nauczyć. Czasem tutaj lepiej tak psy czy koty niż człowieka widzą niestety, więc no, mówię, jest a co jest drugi, nawet jeżeli jaki by nie był, jaki czy zły, czy dobry, to coś człowiekiem, bezpieczeństwo. Tak. Ochronione życie ludzkie. Całe dzieci się odrodzą, tylko dostrzegają się te dziewczynicy praw zwierząt, a jak człowieka się odjedzie, to i prawo, i prokuratura, i wszystko. Tak. Więc mówię, człowiek jest najważniejszy. Człowiek jest w centrum zainteresowania, tak jak w tym renesansie. Człowiek wpisany w połowie kwadrat, symbol doskonałości. Tak, to jest racja.
Tylko czas muszę szybciej jechać. I nie przyjeżdża ten autobus. Nie będzie za 15 minut, to jest czego czasu.